Witam serdecznie, tutaj Extremum Game, kontynuujemy grę World War Z. Myślę, że zagramy sobie na poziomie normalnym tą kampanię, bo już próbowałem kilka razy przejść ten poziom, ale myślę, że nasza postać nie jest odpowiednio dostosowana i rozwinięta pod względem tych różnych punktów. Jeszcze na to wyzwanie chyba byśmy musieli rozwinąć tutaj dodatkowe drzewko, na przykład na naszą klasę Miotacza Kul. Myślę, że grając na przykład z innymi graczami, też by było łatwiej grać na takim poziomie trudności jak wysoki. A dlatego zagramy sobie na poziomie normalnym. Szybko przejdziemy. Kiedy już rozwinąłem swoją postać w poprzednim odcinku, znacznie widać poprawę, jeżeli chodzi o przeładowanie broni. Także gra się dobrze, ale będziemy tutaj grali jak najszybciej, żeby przejść dany etap. Now we rigged those up so the Zeke couldn't stumble in. There's multiple switches to open them. Some of them are on timers. Have fun! Przełączniki nam się udało przejść. Tutaj nie będzie jakiegoś większego problemu, bo zombiaki nie zadają takich dużych obrażeń. Wpuściłem olbrzyma do środka, ale nic się nie dzieje. Tu będzie szybka jazda. Jak widzicie, no jazda jest szybka. No trochę mnie tutaj poobijają, ale... Chyba mnie zabiją. Nie dam się tak łatwo. Tutaj na poziomie normalnym mamy już apteczkę, więc na spokojnie możemy jej użyć. I almost ate it. Thanks. 10 sekund, żeby następny przełącznik przełączyć, ale udało nam się. Tutaj dodatkowo podnieśliśmy ładunek wyważający, więc ustawimy go na drzwi i zobaczymy, co dostaniemy. Jedynie co tutaj było, to apteczka i strzelba. Poziom normalny to nie jest już takie trudne wyzwanie, tutaj na szybko możemy to przejść. Jest dużo zapasów na mapie. Są błędy w tej grze, na przykład postać czasami mi nie chce przechodzić. No, zatrzymała się znowu. I nie wiem dlaczego, po prostu nie chcę iść, trzymam do przodu guzik i się zawiesza postać. Uruchomimy od razu. Fajnie wylatują w powietrze. Przełączmy sobie na lepszą broń. Jak widzicie, no tutaj nie masz jakiegoś większego wysiłku, po prostu rozbijamy ich na miazgę, weźmy sobie granaty odłamkowe dodatkowe. Tutaj zginęliśmy ostatnio. Fans ain't working. Gotta get them running again. We got a fan switch here. Let's get this aired out. Fans are... Trzeba odkazić pomieszczenie przed gazem. Air's clean. Come on down. Żeby później tutaj odkazić, będzie trzeba szukać kluczy. Infector's gonna hop one! Goddamn fan won't work without a key. No to się wkopałem. Chyba mnie zeżre. Strażak sam mnie chyba uratuje, dobra. Użyjemy apteczki. Nie każde zwłoki mają przy sobie te klucze, więc trzeba przeszukiwać każde po kolei. No key.
To jest najlepsze w tej grze, że nie ma pokazanych wszystkich punktów, gdzie mogą leżeć klucze. No i trzeba tak od zwłoków do zwłoków przeszukiwać te klucze. No i w końcu znalazłem te klucze. Jak już się powtarza tą misję kilkakrotnie, to jest dosyć nudne. A wiele tutaj etapów nie ma. Aktów, 4 akty w sumie chyba, albo 5. Jeden do kupienia. Zaraz będziemy musieli wejść do gazu. No i tutaj znowu trzeba klucze zdobyć. No, ktoś umarł od nas, no, ale nieważne. Tutaj trzeba zejść na dół już, żeby zdobyć klucze. Jak widzicie, obraz się ściemnia i będziemy powoli tracić życie. Moja postać się znowu zawiesiła o niewidzialną ścianę. Połowa życia mi została, także trochę słabo. Na poziomie wysokim to by były spore problemy, już tutaj grałem na poziomie wysokim. Najpierw trzeba by było zombiaki zabić, a życie tutaj szybciej ubywa. Nie wiem, czy mi się uda to przeżyć. Ledwo, bo ledwo, ale się udało. Tu już na dole zostało oczyszczone powietrze, więc jest dobrze. Weźmiemy sobie amunicję, dodatkową apteczkę, uzdrowimy się szybko i weźmiemy dodatkowo zapasową apteczkę. Coś tam wybuchło. Granaty odłamkowe przy okazji weźmiemy i idziemy do przodu. Tu jest inny etap, też ciekawy. Zaraz te zombiaki będą z góry wyskakiwać, jak widzicie. To jest dobre w tej grze. Mara tych zombiaków, one będą się cały czas nam pojawiać tutaj. Także trzeba się ewakuować z tego miejsca jak najszybciej. No i trzeba zamknąć drzwi. Dwururkę mamy zamiast pistoletu. Vent straight ahead. Probably connected to the hub. Did you guys catch up with Roy yet? Ginger fella, about 5'7", he owes me money. Not a good time, Stevie. Hey, Stevie, we made it back to the hub. Well, I've underestimated you. If I was a betting man, I'd have just lost my ass. Now open the door. We'll hit the door switch. Tutaj trzeba zostawić sobie działka. Z tego wziąłem jedno działko, bo ten etap jest dosyć trudny, bo tutaj znowu będą zombiaki atakować. I trzeba się przygotować na niezłą jatkę. Także wezmę parę działek. Tutaj jest już karabin, którego sami będziemy używać. Ale jeszcze jest gdzieś tam jedno urządzenie. Chyba tutaj, dobra. Nawet widzę chyba więcej. To jest ten sam karabin. Zostawimy może go w tym miejscu. Jak zużyje nam się ten drugi. Już się chyba zaczęła impreza.
Ale mamy tutaj jeszcze zestaw defensywny. Szybko ustawimy go. No i dobra. Można to aktywować. Już się impreza zacznie grubsza. Już nam się skończyło. Tu trzeba uratować kierowcę. To jest dosyć istotne. Mamy ograniczoną ilość czasu na to. Trzeba go tutaj osłonić. Jak już jest zaznaczone, że jest ok, to już nie ma problemu. Przeładujemy działka, te automatyczne. To jest dopiero pierwsza fala. Chyba będzie jeszcze druga. Także użyjemy następnego karabinu. Strzelimy to. Będzie go się nie da zniszczyć. Że lipa. Znowu trzeba ocalić ten pociąg. No ale tutaj jeszcze trochę poobijamy. Zaraz nam się amunicja skończy. Już się skończyła. Trzeba pociąg ratować. Teraz od drugiej strony. No i tego grubego trzeba powalić. Mam 30 sekund, żeby to zrobić. No i zrobione. Na normalnym to nie było aż tak ciężkie. Jeszcze są. No proszę. Weźmy sobie amunicję, bo już nam się powoli kończy. Znowu mi się powstać zawiesiło. Dobra, granaty nam się przydadzą, amunicja tak samo. Rzucimy im granat, żeby się uspokoiły te potworki. Lecą. No już chyba wszystko, ale z drugiej strony prawdopodobnie się pojawią. Ale ten gruby mógł zaszarżował. Weźmy sobie granaty odłamkowe, ale to już jest koniec. Można się uleczyć. Assistance, my darlings. I'll see you later. You can't leave us here. Son of a bitch! Take him out! Whoa, whoa, Jesus! Honestly, you Yanks have no sense of humor. Now hurry up and get on a bloody train. No i mamy zakończone. Tutaj dostaliśmy już równe 250 kredytów, także jest lepiej. Na wyższe poziomy trzeba bardziej rozwinąć swoją postać, bo naprawdę ciężko jest z botami.
można ulepszyć jakąś broń. Przedłużenie lufy. Ciekawie to wygląda. No i w tym odcinku myślę, że to tyle. W następnym zagramy następny etap tej kampanii. Trzymajcie się ciepło. Oczywiście polecam zasubskrybować mój kanał i polajkować film, jeżeli wam się podoba ta seria. Trzymajcie się ciepło. Cześć.